Dziękuję bardzo, panie ministrze, bardzo proszę. Panie przewodniczący, na początek proszę pana dyrektora Pomionka, panią dyrektor Kostańską i później ja. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kilka odniesień do tych zagadnień, które zostały poruszone. Jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, czy plan strategiczny, który dzisiaj został w wielu momentach przedstawiony, to tak, na pewno zwracamy uwagę na małą retencję, począwszy od tego punktu pierwszego, czyli tą retencję glebową poprzez retencję, poprzez rowy melioracyjne, poprzez zbiorniki. Staramy się wykorzystać tutaj najlepsze dostępne praktyki, które są. Zwracamy uwagę na to, co się dzieje w rowach melioracyjnych, tak aby one faktycznie pełniły tą funkcję nie tylko odwadniającą, ale także pełniły tą funkcję również nawadniającą. Zwracamy uwagę również na to, aby te działania, które są były prowadzone z uwzględnieniem ocen, wskazań lokalnych partnerstw. Temu one służyły od samego początku, kiedy została ta inicjatywa przedstawiona. Również w ubiegłym roku została opracowana taka publikacja, wytyczne dla spółek wodnych, właśnie dla spółek wodnych, aby prezentować najlepsze te praktyki, jakimi mogą spółki posługiwać się, wykorzystywać, jakie nowe rozwiązania, technologie, aby optymalizować wykorzystanie tego zasobu, którym dysponują. I ostatnia rzecz, oczywiście jesteśmy tutaj otwarci na te głosy, które dzisiaj były podawane, prezentowane te pomysły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Odnosząc się tutaj do takich postulatów, które padły dotyczące jakby niewłaściwej współpracy czy też nadzoru nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zwracam uwagę, że to nie minister rolnictwa i rozwoju wsi nadzoruje Wody Polskie. Minister rolnictwa tylko w zakresie swoich kompetencji może z Wodami Polskimi współpracować. Padło tutaj pytanie od pana Przemysława Nawrockiego dotyczącego nadzoru nad działaniami Wód Polskich w zakresie dofinansowania inwestycji w zbiorniki retencyjne z PROW-u. Odpowiem tak. Te inwestycje, które zostały zgłoszone do Ministerstwa Rolnictwa, były oceniane przez zespół ekspertów powołanych przy ministrze rolnictwa pod względem różnych parametrów, również tych parametrów, które miały wpływać na poprawę gospodarowania wodą w rolnictwie. Natomiast w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wody Polskie będą musiały przejść całą procedurę związaną z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, z uzyskaniem oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji, gdy jest to konieczne, czy też prawa pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. W tym zakresie również minister rolnictwa i rozwoju wsi no, nie nadzoruje procesu budowlanego, więc nie jest tutaj jakby kompetentny do wyrażania swoich ocen. Natomiast na pewno te wnioski wszystkie, które Wody Polskie złożą, wszystkie te dokumenty będą musiały mieć. Jeśli chodzi o przywrócenie funkcji nawadniającej dla systemów melioracyjnych, bo też tutaj padło takie pytanie, no to rzeczywiście tak było wcześniej, że te systemy melioracyjne czy rowy melioracyjne miały przede wszystkim funkcję odwadniającą. Natomiast teraz to, co już pan dyrektor wcześniej przede mną powiedział, zwracana jest szczególna uwaga na to, żeby tym rowom melioracyjnym przywrócić systemy przywrócić funkcję nawadniającą.
tutaj, jeśli chodzi o taką propozycję, żeby właśnie Ministerstwo Rolnictwa przy współudziale ekspertów z różnych środowisk opracowało wytyczne dotyczące prawidłowego gospodarowania wodą, to jeśli chodzi o takie wytyczne, które miałyby charakter wiążący, niestety minister rolnictwa również nie ma takich kompetencji prawnych, żeby wydawać takie wytyczne. Natomiast tak jak pan dyrektor powiedział, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa są dostępne publikacje, które zostały opracowane wspólnie właśnie z ekspertami z zakresu melioracji, z zakresu retencji wody. I to jest na przykład kodeks dobrych praktyk wodnych w rolnictwie i w ogrodnictwie oraz taki poradnik gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz. Było jeszcze pytanie dotyczące dofinansowania na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Jeśli chodzi o te kwestie, to zwracam uwagę, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy też Plan Strategiczny nie jest jedynym źródłem finansowania prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Spółki wodne co roku mogą otrzymać dotacje ze środków budżetu państwa, która jest rozdzielana przez wojewodów. Od dłuższego już czasu łączna suma tych dotacji to jest 40 milionów złotych. Natomiast też zgodnie z ustawą Prawo Wodne obowiązek otrzymywania urządzeń melioracji wodnych należy do właściciela gruntu albo do osób, a ponoszenie tych kosztów należy również do tych osób, które z tych urządzeń korzystają. Także minister rolnictwa w tym zakresie współpracuje, dostrzegając wagę tych urządzeń melioracji wodnych, dokłada wszelkich starań, aby możliwe było finansowanie tych urządzeń czy też tych prac. Natomiast nie jest to jakby jedyne źródło finansowania urządzeń melioracji wodnych, które jest dostępne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji. No proszę bardzo, panie ministrze, ale już naprawdę przedłużamy strasznie. Proszę krótko już. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, mówiąc szczerze, każda ze stron i strona społeczna, ale również państwo posłowie doskonale rozumieją problem zatrzymania wody, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. W Polsce musimy zatrzymać za wszelką cenę jak najszybciej wodę. I to, o czym wspominał, oczywiście na te pytania dosyć szczegółowe odpowiemy w drodze pisemnej, ale to, co mówił choćby pan minister Ardanowski, to, co zwracali uwagę państwo, które reprezentują produkcję choćby ryb w produkcji śródlądowej, mają jak najbardziej uzasadnione obawy dotyczące właśnie zatrzymywania tej wody. Ale pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, która się zdarzyła i to, co już zwrócę się też do organizacji tak zwanych ekologicznych, którzy tak podnoszą kwestię zatrzymywania wody. Drodzy państwo, polscy rolnicy chcą wykorzystywać swój potencjał produkcyjny. Melioracje, drodzy państwo, to nic innego jak zdolności mające na celu polepszenie jakości gleb. I to jest podstawowa rzecz, która powinna przyświecać każdej ze stron. I musimy znaleźć taką spójność, właśnie takie działanie podejmować, które by pozwoliły właśnie na polepszenie tych gleb. Państwo cały czas, jeżeli chodzi o WWF, zwracacie uwagę na melioracje. Państwo traktujecie te melioracje jako urządzenia, które były w latach 70., 80. tylko i wyłącznie służące odwadnianiu. No nic bardziej mylnego. Wszystkie te działania, które zostały przedstawione, które są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które są w ramach KPS-u, które są w ramach podejmowane choćby tych środków dystrybuowanych przez urzędy wojewódzkie, mają nic innego jak na celu, jak odtworzenie i charakter nawadniający, czyli za wszelką cenę podniesienie tego lustra wody, jakby to zwał, tak żeby ten potencjał produkcyjny dla polskich rolników był zdecydowanie lepszy. To, co się dzieje w ostatnich latach i to, co obserwujemy i te miliardy złotych zainwestowane w różnych programach pomocowych dla polskich rolników poszkodowanych w wyniku suszy, nie rozwiązuje tego problemu. Ale też pamiętajmy o tym, że wielokrotnie były przywoływane Wody Polskie i brak nomen omen współpracy pomiędzy czy też związkami gmin, czy też samorządami w tym zakresie, czy też spółkami wodnymi. To nic innego również jak ta zmiana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i wyjście na rzecz samorządów lokalnych, czyli samorządów gminnych w kwocie do 500 000 zł na właśnie na budowę tego typu zbiorników retencyjnych.
Też uderzmy się, drodzy Państwo, w pierś, co wielokrotnie podkreślał pan minister Ardanowski, że przez wiele lat, praktycznie do końca lat 90., czyniliśmy wszystko, żeby obniżyć poziom wody w naszym kraju, żeby zaorać jak największy kawałek ziemi, żeby ta ziemia mogła rodzić, żebyśmy mogli z tego zbierać plon. Teraz mamy efekt taki, że te opady są nierównomierne i w okresach rozłożone też nierównomiernie i ten poziom wody, drodzy Państwo, w ostatnich latach dramatycznie spada. Więc jeżeli nie będziemy podejmować działań zatrzymujących wodę, o czym wspomniał o tych stopniach wodnych i o czym była dyskusja choćby na komisjach dotyczących Odry, drodzy Państwo, no to nic innego, jak się wniosek nasuwający się sam dla wszystkich ze stron, że jeżeli nie zatrzymamy wody i to, co choćby się dzieje w ostatnich dobach, ta woda spływająca z południa na północ w ciągu 2 tygodni i z tego nie mamy żadnego efektu. Więc jeżeli nie zbudujemy urządzeń utrzymujących ten poziom wody, utrzymujących to nawodnienie, to mówiąc szczerze, możemy tylko i wyłącznie praktycznie biorąc zwijać produkcję rolną w naszym kraju, bo to nie będzie miało większego sensu. I trzeba pogodzić, drodzy Państwo, również to podwyższanie tego poziomu wody o 5, 10, 15 centymetrów, bo to jest niestety niezbędne do tego, żeby ten potencjał zachowywać, ale oczywiście zachowywać ten potencjał w zgodzie z przyrodą. I pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy utrzymywać poziom wód i poziom retencji na terenie naszego kraju, to zdecydowanie łatwiej nam będzie ustabilizować choćby poziom opadów i ten poziom opadów rozłożyć również równomiernie na obszarze zdecydowanie większym na terenie naszego kraju. To, co było zaznaczone wielokrotnie, tej wody w naszym kraju przy odpowiednich poziomie urządzeń nawadniających w naszym kraju wcale nie jest tak za mało. Jesteśmy w stanie prowadzić racjonalną gospodarkę wodną, ale właśnie realizując te programy, które zostały przedstawione, poczynając od podstawowych tych programów poprzez te duże programy, które dotyczą właśnie przechowywania wody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na ten zakończyliśmy pierwszy punkt.